wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Dzień dobry pani. Czy pani mówi po polsku? Witam serdecznie. Dzwonię z gabinetu Roberta Patolety. Ja połączę z redaktorem Patoletą, bo on ma dla państwa oświadczenie. Halo, dzień dobry. Robert Patoleta, dziennikarz z tej strony. Witam panią bardzo serdecznie. Proszę pani, no więc ja chciałbym zająć oficjalne stanowisko w tej chwili publicznej debacie, która toczy się wokół nowego rządu Francji. Proszę pani, i ja może jako... połączę pana z działem prasowym. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jako dziennikarz chciałbym oddać swój głos na Nicolasa Sarkozy. Nie wiem, no to może to dział prasowy, niech sobie to tam poprosimy, jakoś... To poprosimy, a z ambasadorem można by od razu... Nie ma ambasadora. No to z działem prasowym. Dobrze. Robert, jeszcze raz. Dział prasowy. Dzień dobry pani, gabinet Roberta Patolety, ja łączę z redaktorem, dobrze? Momencik. Dzień dobry pani, Robert Patoleta, dziennikarz. Proszę pani, w dobie toczącej się w tej chwili publicznej dyskusji na temat nowego rządu Francji, na temat sytuacji politycznej Francji i obywateli francuskich, chciałbym, proszę pani, ja jako dziennikarz zająć oficjalne stanowisko w tej sprawie i oddać swój głos poparcia dla Nicolasa Sarkozy. Czy państwo możecie zanotować głos pana redaktora? Oczywiście, z tym, że no zasadniczo możemy to nawet przekazać. Tylko proszę powiedzieć, z jakich państwo mediów dzwonią? Proszę pani, to są liczne media, z którymi współpracuję. Ja jako dziennikarz, za chwilę mój asystent wymieni media, z którymi współpracuję na co dzień. Bardzo proszę. Portal Widelec, Tele5, wirtualne media. Powtarzam, Portal Widelec, Tele5. I Robert chciał jeszcze uznać Grecję. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Rock. Więcej na www.skrock.pl.